Cześć kochani, tam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będę dla Was miała taki filmik po prostu makijażowy, z takim moim codziennym makijażem, taka bym powiedziała edycja jesienno-zimowa. Pokażę Wam kosmetyki, które są u mnie sprawdzone, ale użyję też kilku pensji, które są nowe, które na pewno widzieliście w ostatnim Open Boxie i już bez dłuższego gadania zacznijmy. Najbardziej codzienny makijaż, jaki ja lubię wykonywać produktami, które wiem, że będą na mojej cerze długo bardzo dobrym stanie. I zacznijmy od podkładu. I podkład, który dzisiaj użyję, to będzie MAC Studio Fix Fluid NZ15. Zaaplikować może nowością, czyli Glam Brush T01, czyli pędzel z podwójnego włosia. Czerwek na wardze, czy tylko dlatego, że po prostu podczas zabawy z synem trochę miałam opóźniony refleks i po prostu, jak to się mówi, przywalił mi z dynki. 7-latek. Odnośnie samego pędzla, tutaj jak widzicie, on pracuje tylko jakby tą pierwszą częścią, tymi włosami. Na tym zresztą polegają pędzle tego typu, ale dosyć przyjemnie się nim operuje. Jest dużo bardziej zbity niż na przykład ten pędzel Duo Fiber z Real Techniques. Możecie zobaczyć, to całkiem inny przekrój, a też ten rodzaj pędzel, ale jednak całkiem inne wykończenie daje. Takie pędzle, że wspominałam, są moim zdaniem fajne, jeśli macie wrażliwą cerę lub jeśli zaczynacie się malować. To jest pędzel, który nie uzyskacie efektu maski, on zawsze nałoży taką trochę cięższą ilość produktu. Po prostu to wszystko wygląda lżej. I to już podkład się ładnie wtapia. Nie zapominajcie o wcieraniu w linię włosów, trochę w uszy. Kolor jest bardzo dobry teraz dla mnie na ten okres, ponieważ ja jestem teraz w swoim naturalnym kolorze. Nie jestem smarowana, nie jestem samopalaczem. Wczoraj Hania napisała pod filmikiem, że te rączki są drewniane, także drewno, a nie plastik. Są jednak dla mnie po prostu trochę za lekkie. Ja lubię cięższe pędzle, ale to taki tylko malutki minus. Chodzi o to, jak pędzel pracuje i jak będzie się z czasem zachowywał. Podkład rozprowadzony. I przejdźmy teraz do korektora. Korektor, którego będę teraz używała, to jest korektor z Maybelline Anti-Age. To jest ten taki korektor rozświetlający, nawilżający, przeciwzmarszczkowy, który naprawdę jest bardzo fajny. Jego minus to oczywiście ta gąbeczka, która wielu z Was na pewno może powiedzieć, że jest obrzydliwa i tak dalej. Uwaga, listonosz. Nie listonosz, ale pan ulotka i trzeba było ogarnąć temat, żeby pies się nie denerwował. Korektor bardzo fajnie rozświetla, ma dosyć fajne krycie. Przy tym jest na oczach lekki, nie zbiera się, trzyma cały dzień. Odcień, który ja mam, to jest chyba Fair. Tak, i on jest dosyć jasny, wpada w takie neutralne tony. Fajnie też zakryje zasinienia, jeśli jakieś nosa macie. Możecie zobaczyć z bliska, że naprawdę bardzo fajnie wszystko tutaj zakrył, wyrównał. I teraz przejdziemy do pudru. Puder to jak zawsze u mnie Benaj w odcieniu banana. Ja tutaj mam jeszcze odrobinę tego pudru, dlatego po prostu pierwszy użyję to, co mam tutaj w tym opakowaniu. I użyjemy pędzelka T12 z Glam Brush, czyli do tego takiego ściętego pędzla, który ja właśnie mam ochotę użyć do pudru. W sumie nigdy wcześniej nie nakładałam pudrów takim pędzlem z włosia naturalnego. Ja zawsze pudry wciskam, nie omiatam nimi twarzy. Uważam, że powinno się właśnie zawsze puder wciskać. Oczywiście lekko. Tutaj jak widzicie, on nie zmienia koloru podkładu, ale jeśli macie jakieś zaczerwienienia, to na pewno on się u Was fajnie sprawdzi. Ja go każdemu polecam. Bardzo fajnie się mnie sprawdza. Zresztą to jest już moje drugie opakowanie. Powiem Wam, że dosyć przyjemnie się pracuje tym pędzlem, ale jednak myślę, że dużo bardziej miękki i
Szybszy jest ten pędzel z Wilkinsona, który Wam kilka razy pokazywałam. Jest mega miękki, kosztuje 4 funty. I następny Wilkinsonach, ten myślę, że raczej będę stosowała do, może do rozcierania, czy do nakładania różu lub bronzera. Bardziej jednak, tak na pierwszą chwilę mogę powiedzieć, że wolę ten z Wilkinsona. Opinia na temat tych pędzli będzie naprawdę szczera. Będę Wam mówiła to, co myślę, ponieważ ja te pędzle kupiłam sama, ich nie dostałam. To oczywiście nie twierdzę, że dziewczyny, które dostały te pędzle, robiły nierzetelne recenzje, czy nie mówiły prawdy, żeby po prostu było wszystko, że cera jasne. Wygląda w miarę wyjściowo. I przejdźmy pierw do makijażu oczu. Ja pierw robię oczy, później brwi. I do jako bazy użyjemy bazy z Urban Decay Original, która wciska niewielką ilość. Jeszcze bym może powiem, że na paznokciach mam te paznokcie w płynie z Paese, także przy okazji możecie zobaczyć, że takie dwie cienkie warstwy dają taki lekki mleczny kolor. A też zobaczycie przy okazji baza, bardzo ładnie wyrównuje kolor powieki na taki lekko beżowy, ona świetnie podbija wszystkie cienie. Makijaż oczu wykonamy paletką Naked 3 z Urban Decay oraz tu mamy swój pędzelek z Zoewy, to jest pędzelek o numerku 228 Create, który ja naprawdę uwielbiam i uważam, że każda z Was powinna go mieć, ponieważ on daje przepiękne wykończenie naszej powiece. I zaczynamy od zaznaczenia załamania powieki cieniem Limit. Nabieramy go na pędzelek równo z każdej strony. Jak widzicie, te cienie się dosyć mocno osypują, a zwłaszcza przy takich pędzelkach z włosia naturalnego. I zaczynamy od zaznaczenia załamania tutaj powieki. Ten krok w makijażu bardzo dobrze mimo wszystko powiększa oczy, także moim zdaniem warto go stosować w codziennym makijażu. Podamy ten pędzelek i przechodzimy do jakiegoś takiego bardziej płaskiego pędzelka. Tutaj przydałoby się szybko w miarę znaleźć. No tutaj już coś widzę. Tutaj mam akurat MAC 217. Dla mnie to nie jest pędzelek, który uważam, że każda z Was powinna mieć, taki dla mnie raczej przeciętniaczek. Zaczniemy od najjaśniejszego cienia Strange, którego nałożymy na całą zewnętrzną, na środek zewnętrznej powieki oraz na wewnętrzny kącik. Nabieramy na pędzelek, który jest bardzo fajny, jasny cień, który tutaj aplikujemy właśnie w tą stronę. Pędzelek oka. Kuleczkowy. I tutaj akurat mam taki pędzelek kuleczkowy z Hakuro, to jest H80. Myślę, że dosyć dobrze znany pędzel. I bierzemy cień, który się nazywa Nuner. On jest tutaj. Nabieramy. To jest jeden właśnie z moich zdaniem ładniejszych cieni w tej paletce. Często go też używam na całą powiekę. On bardzo ładnie podkreśla kolor oczu. I nakładamy go w zewnętrzny kącik. Dokładamy. Dokładnie, lekko zaznaczamy dodatkowo załamanie. Kształt taki odwrócone litery V. Czysty pędzelek do rozcierania. Na tym mam genialny pędzelek z Zoewy 224. To jest taki pędzelek, który jest bardzo lekko zbity, ale fajnie nadaje się do łączenia cieni, do również tworzenia takiej chmurki. On bardzo delikatnie nam połączy cienie, nie rozmaże ich. Przy okazji to jest taki pędzelek wykańczający, ale też świetny właśnie do łączenia cieni na powiekach ze sobą. I teraz przejdźmy szybko jeszcze do pędzelki Sleek. To jest paletka Osu Special, na którą swego czasu był naprawdę duży szał. Sporo z Was myślę, że ją ma. I tutaj z niej użyjemy tego takiego brązu, który jest tutaj. I również nabierzemy go pędzelkiem kuleczkowym z Zoewy. To jest paletka, którą naprawdę również można przepiękne makijaże tworzyć. I też myślę, że sporo z Was ma tą paletkę. Nakładamy w sam
zewnętrzny kącik, to jak widzicie, niestety się trochę osypało, mimo że porządnie obczepałam pędzelek. I wracamy do tego pędzelka 224 i delikatnie rozcieramy w zewnętrznym kąciku. I teraz bierzemy kolejny, taki dosyć przydałby się puchaty pędzelek, którym rozetrzemy tą górną granicę. Czysty pędzelek, tutaj akurat wyciągnęłam z Real Techniques, to jest Base Shadow Brush. Jeśli macie ochotę, mogę Wam zrobić osobną recenzję na temat wszystkich pędzelków z Real Techniques, które mam. Mam je już dosyć długo, mam na ich temat wyrobione zdanie. To są dla mnie takie pół na pół hity i kity. Także jeśli macie ochotę na osobny filmik z taką pełną recenzją wszystkich pędzli, to dajcie znać, chętnie taki filmik dla Was nakręcę. I tutaj rozcieramy dokładnie granice cienia, lekko wyciągając zewnętrzny kącik. I teraz jeszcze weźmiemy, wrócimy do tego pędzelka, który się nazywa 228 Creace z Zoewy, i weźmiemy jeszcze raz ten ciepły brąz, dosłownie na opuszek, na końcówkę pędzla, strzepujemy i patrząc wprost zaznaczamy samo załamanie. Lekko przeciągając ku zewnętrznej stronie. I wracamy do pędzla, na którym był podkład. I tak lekko omiatamy to, co opadło. I myślę, że na razie jest w porządku. Teraz bierzemy kredkę, to jest kredka z Essence Long Lasting Eye Pencil w odcieniu 02 Hot Chocolate. Kredka, którą ja naprawdę bardzo lubię, która się bardzo fajnie trzyma i po którą ja też często sięgam, i będziemy malować nią linię wodną. Myślę, że jeśli lubicie ten krok, to w takich makijażach na co dzień brązowa kredka będzie lepszym rozwiązaniem niż czarna. I teraz zakręcamy tutaj oczywiście kredeczkę i bierzemy, to jest Accent Brush z Real Techniques. Kolejny raz bierzemy ten czekoladowy cień z paletki Sleek i będziemy właśnie rozcierać kredkę na dolnej pojece. Normalnie ten makijaż na pewno bym wykonała w ciągu 15 minut, ale kiedy się siedzi przed aparatem, mówi, myśli, co ma się po kolei mówić, to zawsze trwa o wiele dłużej. Tu już mamy dolną powiekę zaznaczoną. Wracamy do kuleczkowego pędzelka z Hakuro. Dokładamy jeszcze raz brązu. Strzepujemy i trochę taką grubszą, lekko warstwą nakładamy cień na dolną powiekę, na całą jej długość. Ktoś mi powie, miał być tutaj makijaż dzienny. Ja tak często się na co dzień maluję, mogę się tak malować w pracy, to nikomu nie przeszkadza. Szybko wykonałam te same czynności na lewym oku, czyli kredka, roztarcie i dołożenie kuleczkowym pędzelkiem. I teraz przejdziemy na nakładanie pigmentu na środek powieki. To będzie pigment z Maca Vanilla, o którym Wam już kilka razy wspominałam, że naprawdę bardzo go lubię. I nabiorę go dosłownie odrobinę, możecie zobaczyć, nabrałam na opuszek palca i będę go aplikowała na środek powieki i drugim czystym palcem będę go wklepywać w to miejsce, gdzie jest środek oka, nie dalej. To bardzo ładnie otworzy oko, odświeży. I teraz przejdziemy do malowania brwi. Może po prostu pominę ten krok, jeśli chodzi o jego nagrywanie, ponieważ będę to robiła tak jak zawsze, zestawem
paletką z Essence. Oczy już mamy prawie skończone, jak widzieliście w międzyczasie na przyspieszonym tempie pomalowałam właśnie rzęsy zestawem z Essence, baza, biała baza oraz Lash Mania. Bardzo szybki, taki dosyć myślę ciekawy, fajny efekt. I pomyślałam, że przecież jeszcze nie użyłam jedynego pędzelka do oczu, który właśnie mam z Glam Brush, czyli 02. I skoro on ma być takim, wiecie, final touch, to pomyślałam, że ocieplimy jeszcze trochę bardziej zewnętrzne kąciki złotem, które się nazywa Trick, które jest tutaj właśnie w paletce i nabieramy dosłownie na samą końcówkę pędzelka, ale dokładnie dookoła. Obczepujemy. Bardzo mało produktu widzę, że na tym pędzlu zostało, ale będziemy go tutaj tak właśnie aplikować. Musimy dołożyć jeszcze. Sam zewnętrzny kącik. Powiem Wam, że nie wiem, na ile to dać w kamerze, ale na pewno w słońcu, w dziennym świetle będzie to lepiej wyglądało. Ten złoty cień z paletki jest tyle ciekawy, że on ma taką bardziej mokrą konsystencję. Myślę, że nawet w aparacie to powinno być widoczne. I teraz na drugie oko. Oczywiście powinnam to zrobić przed malowaniem rzęs, ale no zapomniałam po prostu o tym pędzelku. Nie wiem, czy to widać w aparacie, ale on właśnie dał taką jedynie złotą, fajną, lekką poświatę. Ładnie roztarł cień, że ta granica jest taka jeszcze bardziej. Kolejna rzecz to moja ulubiona rzecz w sumie, czyli konturowanie twarzy. I mam z tutaj jeszcze, ile mam tych nowych pędzli? Dwa. Raz, dwa, trzy. Ile zamówiłam pędzli? Pięć pędzli, czyli tak, już trzech użyłam i zostało nam jeszcze dwa, ten, którego jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że sobie nie zrobię nim krzywdy, tak go zachwalałam, mówiłam, że jest już dla kogoś bardziej zaawansowanego, jeszcze będzie tak, że zrobię sobie nim po prostu krechy. To jest T11, użyjemy MAC Harmony, nabierzemy go tutaj na pędzel. Jestem też mega ciekawa, jak się będzie nakładało tym pędzlem podkład. Produkt jest już na pędzlu i jedziemy z
konturowaniem. No, ta krecha, którą tutaj sobie zrobiłam, jest myślę dosyć widoczna, ale jeszcze zrobimy taką samą z drugiej strony. Później będziemy to po prostu rozcierać kolejnymi pędzlami. Bardzo fajne jest uczucie, jak ten pędzel jedzie nam po twarzy. Ja do końca nie robię takiego ostrego w dół konturowania. Bardziej tak trochę kończę je lekko wyżej, ponieważ takie ostre konturowanie jest takie bardzo męskie. A przecież my kobiety nie chcemy wyglądać jak faceci. Dobieramy jeszcze trochę i zrobimy od razu konturowanie nosa. O, ponieważ do nosa jest świetny. Fajny dźwięk daje taki chrus, chrus. Także kreski porobione i przydałoby się teraz rozetrzeć to, co mamy na nosie jakimś miękkim. Tutaj może pędzelkiem wezmę. Mamy Hakuro Deluxe Expert Brush, bodajże takie, taki kuleczkowy. I tutaj nim tak lekko właśnie rozetrę tą granicę, ale na tyle, żeby dalej był na nosie cień z konturowania. Nie wiem, czy to będzie w aparacie, ale na żywo wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Mam jeszcze taki pędzelek. Tak szybko wam może powiem właśnie do konturowania nosa. Tutaj właśnie to jest ten Duo Fiber Eye Brush z Real Techniques i jego jeszcze trochę sobie dobiorę tak dosłownie na opuszki i tutaj płatki nosa przyciemnię, ponieważ tak robię od jakiegoś czasu, właśnie kiedy zaczęłam nos konturować. Powiem wam, że to naprawdę bardzo fajnie wygląda nawet na zdjęciach. Okay. Ten film nie trwał jeszcze dłużej niż powinien. Zastanawiam się właśnie, czy do policzków, czy do różu bardziej ten pędzel T14, ale myślę, że bardziej będzie dobry do różu, jak dla mnie. Dlatego weźmiemy do bronzera mój ulubiony z Zoewy. To jest 105 do rozświetlacza. On jest normalnie, ale jak używam do bronzera, ponieważ bardzo go właśnie lubię. Oczepuję nadmiar i nakładam bronzer. Bronzer nałożony i myślę, że całkiem fajnie widać to ostre konturowanie. Jest ono oczywiście roztarte i myślę, że na drugi raz pierwszym jednak je trochę bardziej roztarła, ponieważ tutaj po lewej stronie zrobiłam sobie zbyt mocną kreskę, no ale tak to jest, jak się używa produktu pierwszy raz. I teraz przejdźmy właśnie do różu bronzera rozświetlacza. Dla mnie to jest produkt 3 w 1, o który często pytacie, kiedy mam go gdzieś na filmikach, czy na zdjęcie. To jest właśnie Sleek Antique róż, który mam już od zeszłego roku, którego użycie jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Robiłam osobny jego filmik na jego temat. Uważam, że jest genialny na jesień, zima, wygląda przepięknie, a zwłaszcza przy tej tonacji z paletki
Naked 3, uważam, to jest taki zestaw idealny. I ja go też kilka razy używam jako cień na powieki, również wygląda przepięknie, ale już bez gadania te 4 z Glam Brush i będziemy właśnie nim nakładać produkt. Ja go używam od zeszłego roku, mimo że on się dosyć mocno pyli, to zużycia praktycznie w ogóle nie widać. Także rusz już na policzku, strzepujemy nadmiar i aplikujemy. Opowiem wam, że bardzo fajnie aplikuje, bardzo miękki jest ten pędzel, chyba najmiększy, na pewno większy od tej T12. To jest jeszcze, wam przypomnę, te podróżka, a nie podróżka, tylko wzorowany na pędzlu z MAKA, na którą dokładnie nie wiem, bo nie sprawdzałam, ale tak mówią na internetach. No, kolor bardzo ładny. On jest dosyć wyraźny. Jego używając już nie musicie używać bronzera, nie rozświetlacza. Jednak to zrobię, ponieważ robię to też na co dzień. I już ostatni krok to będzie rozświetlanie. Tu akurat wzięłam Revolution Vivid Baked Highlighter Golden Lights. Świetny, wypiekany produkt. W takim złoto-żółto-szampańskim odcieniu. I jego będę aplikowała pędzelkiem do rozświetlacza moim ulubionym, czyli Duo Fiber Contour Brush z Real Techniques. Strzepujemy nadmiar, ponieważ produkt jest bardzo mocno napigmentowany i tu dosłownie na szczyty kości. Już go nie dobieram, ponieważ zbyt dużo go też nie chcę, na grzbiet nosa. Na tą górną wargę. I jeszcze w zewnętrzne kąciki, to jest pędzelek 230 z Real Techniques. Tak, odrobinę, żeby tutaj ładnie rozświetlić i podłóg brwiowy. Zawsze jeszcze biorę palce i podwijam dodatkowo rzęsy, myślę, że to daje fajny efekt, aż w ostatnim filmiku jak Ewa, która pokazała co zrobiła Zalotka z jej rzęsami. Zalotka zresztą, którą ja też mam, zaczęłam się bać jej używać. Jeśli chodzi o usta, to czystym pędzelkiem wycieram sobie nadmiar produktu, który jest na nich i powiem wam, że jedyna rzecz, której ja na pewno dzisiaj użyję, to będzie malinowe balmi. Używam tego produktu non-stop. To już dosyć mocno, jak widzicie, jest użytkowany. On przepięknie daje blask na ustach, taki efekt tafli. I ja go naprawdę bardzo, bardzo lubię. Nie zapominajmy oczywiście o roztarciu całości. Też wezmę pędzelek, który nakładałam dzisiaj puder. Opowiem wam, że on, widzę, że on bardzo fajnie i nie też się nadaje do łączenia właśnie tej trójki na policzkach. Od razu ten efekt jest taki bardziej miękki, naturalny. I dla mnie to jest taki mocniejszy makijaż na co dzień, który ja noszę sama. Gdybym nawet nie miała czasu na wykonywanie makijażu oczu, to po prostu pomalowałabym mocniej ust na jakiś wyraźniejszy kolor i myślę, że też taki makijaż byłby całkiem w porządku. No i w ten sposób prezentuje się mój dzisiejszy, taki codzienny, trochę mocniejszy makijaż. Wszystkie produkty, które tutaj używam, mogę wam serdecznie polecić. Każdy z mnie sprawdzony, sprawdza się świetnie. Przy okazji też mogłyście usłyszeć, jakie jest moje pierwsze zdanie na temat tych pędzli właśnie Glam Brush. Zobaczyć, jakich pędzli używam też na co dzień. A już jutro będziemy testować Glam Sponge, także zapraszam was już też do kolejnych filmików. Dajcie kciuki w górę, jeśli lubicie filmiki makijażowe. Jeśli wam ten filmik podobał. Jeśli macie jakieś propozycje na filmiki, które byście chcieli u mnie zobaczyć, to piszcie w komentarzach, a postaram się takie filmiki dla was nagrać. Ja już uciekam. Miłego dnia lub wieczoru, zależnie od pory, który mnie oglądacie. Do usłyszenia. Pa, pa.